Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Mazowsze konsultuje umowę partnerstwa na lata 2021-2027. W marszałkowskich szpitalach ruszają kilkusetmilionowe inwestycje. Centrum Badań Jądrowych w Otwocku wybuduje pierwszy w tej części Europy laser na swobodnych elektronach. Pogotowie w Płocku ma dwie nowe karetki. Zabytkowe wyposażenie apteki w Rynku trafiło do Muzeum Malczewskiego w Radomiu. Na Mazowszu trwają konsultacje społeczne projektu umowy partnerstwa na lata 2021-2027, dokumentu określającego strategię wykorzystania funduszy europejskich. Region mazowiecki regionalny może liczyć na nawet 85% poziom dofinansowania, z kolei region warszawski stołeczny na 50% unijnego wsparcia. Trwa proces programowania unijnych funduszy na lata 2021-2027. Rozpoczęły się rządowe konsultacje społeczne, umowy partnerstwa. Mazowsze w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 otrzymać ma 1 690 000 000 euro. W związku z obowiązującym od początku stycznia 2018 roku podziałem statystycznym województwa, alokacja została również podzielona zgodnie z kategoriami regionów. Mazowiecki regionalny otrzyma 1 557 500 000 euro, a warszawski stołeczny jako region lepiej rozwinięty 111,5 miliona euro. Z naszego punktu widzenia to oczywiście, jeżeli chodzi o mazowiecki regionalny, no to jest to kwota, powiedziałbym, zadowalająca. Natomiast chcielibyśmy jednak znać szczegóły algorytmu. Chodzi tutaj o przejrzystość, transparentność i też uniknięcie nieporozumień. Natomiast jeżeli chodzi o warszawski stołeczny, no to cała alokacja dla warszawskiego stołecznego to jest około 150 milionów euro, z czego 111 zaproponowano dla regionalnego programu operacyjnego, a 40 milionów dla krajowych programów operacyjnych. No i to jest z naszego punktu widzenia, z powodów obiektywnych, a nie subiektywnych, nie do zaakceptowania, i tu będziemy aspirowali o przesunięcia i będziemy wnosili o przesunięcia w tym podziale środków. Mazowsze w ramach konsultowania umowy partnerstwa na lata 2021-2027 odbyło już spotkania z samorządami z obszaru mazowieckiego regionalnego, instytucjami naukowo-badawczymi, uczelniami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Chodzi o to, by poznać opinię jak najszerszego grona, wypracować optymalne postulaty i zgłosić je do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Uwagi można zgłaszać do 22 lutego na formularzu dostępnym na stronie ministerstwa. To jest dokument, który dotyczy nas wszystkich i w perspektywie na najbliższych 7-10 lat będzie miał istotny wpływ na jakość życia w naszych regionach. Realizacja umowy partnerstwa wspierać będzie realizację 6 celów polityki spójności. Należą do nich bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa, bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa, lepiej połączona Europa o silniejszym wymiarze społecznym, Europa bliżej obywateli i łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. W tym roku w szpitalach Brudnowskim i Międzyleskim ruszają warte w sumie 637 milionów złotych inwestycje. W Grodzisku Mazowieckim realizowany będzie jeden z największych projektów drogowych na Mazowszu – budowa zachodniej obwodnicy. Tylko w 2021 roku władze Mazowsza przeznaczą na ten cel 117 milionów złotych. To tylko nieliczne projekty, które decyzją radnych województwa znalazły się w planie inwestycyjnym na ten rok. Całkowita przebudowa budynków H i D w Szpitalu Brudnowskim oraz dostosowanie ich do nowej rzeczywistości czy budowa nowego budynku na potrzeby Szpitala Międzyleskiego to jedne spośród licznych inwestycji, które ruszają w szpitalach wojewódzkich w Warszawie. To będzie przebudowa czterokondygnacyjnego budynku, który znajduje się w strukturach Szpitala Brudnowskiego. Okazało się, że te przestrzenie, które mamy, są po prostu niewystarczające, szczególnie uwidocznił nam to COVID raz, a dwa, że uwidoczniła nam to rozbudowa tych naszych osiedli mieszkaniowych, czyli cała Białołęka, Targówek, to się po prostu powstają ogromne osiedla mieszkaniowe i pacjenci potrzebują takiego miejsca, gdzie mogliby przyjść bezpiecznie, być leczeni. Rozpoczynamy największą inwestycję, czyli budowę nowego 7-kondygnacyjnego budynku,
którym znajdzie się centrum udarowe. Planujemy ten budynek również tak zrobić, żeby były tam zamontowane tak zwane filtry HEPA, żeby w przyszłości, gdyby pojawiły się kolejne zakażenia, można cały budynek odciąć i przeznaczyć go wyłącznie dla pacjentów zakaźnych. Również w tym budynku planujemy zrobić rehabilitację ortopedyczną. Jak tłumaczy członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lantz, pandemia pokazała, jak wielkie są potrzeby nie tylko w aspekcie infrastrukturalnym, ale przede wszystkim sprzętowym. Oczywiście nie zapominamy też o inwestycjach w szpital, chociażby na Nikłańskiej, ponad 18 milionów, szpital na Barskiej, szpital psychiatryczny w Pruszkowie, szpital nie tylko w Pruszkowie, ale szpital w Konstancinie i szpital w Otwocku. Absolutnie tutaj mamy taki plan, który na Warszawę i na szpitale podwarszawskie zakłada ponad 80 milionów złotych, ponad 38 milionów na szpitale podwarszawskie, ale ta perspektywa na kilka lat do przodu. 207 milionów dla szpitala w Międzylesiu i ponad 400 milionów dla szpitala brudnowskiego. Jak zauważa radny województwa mazowieckiego, przewodniczący Sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Krzysztof Strzałkowski, kiedy to samorząd planuje ogromne inwestycje, strona rządowa planuje powrót do PRL-u, dążąc do centralizacji szpitali. Niestety wszyscy wiemy, jak wyglądało u schyłku PRL-u i na początku wolnej Polski system ochrony zdrowia i wszyscy odetchnęliśmy z ulgą, kiedy ten system został zmieniony. Wydaje się, że ten model zmiany czy centralizacji szpitali ma za zadanie przede wszystkim zmianę dyrekcji tych szpitali. I proszę się zastanowić, czy z faktu, że zmieni się na stanowiskach dyrektorów, którzy to zjedli zęby na służby zdrowia, na tych, którzy zostaną na przykład powołani przez pana wojewodę, coś naprawdę się zmieni. Inwestycje w ochronie zdrowia to nie jedyne zadania, które zrealizowane zostaną w Warszawie i okolicznych powiatach. Znaczna część środków, bo aż 177 milionów złotych, popłynie tu na budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich. Utrzymujemy bardzo wysoki poziom tych inwestycji, ponieważ zarówno inwestycje w ochronie zdrowia, jak i inwestycje drogowe są też formą walki z kryzysem gospodarczym. Trzecia kategoria, proszę Państwa, wydatków to są wydatki w kulturze. Bardzo konsekwentnie inwestujemy w nasze instytucje kultury. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy blisko 160 milionów złotych na bieżące utrzymanie zlokalizowanych na terenie Warszawy i w Otrębusach instytucji kultury. Będzie to pierwszy w tej części Europy laser na swobodnych elektronach. Jego stworzeniem zajmie się Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku. Lasery na swobodnych elektronach pozwalają badać z niedostępną innymi metodami precyzją materiały, molekuły chemiczne, cząsteczki biologiczne i dynamikę procesów, w których one uczestniczą. Wyniki badań przeprowadzonych przy użyciu tych urządzeń mogą mieć rewolucyjne znaczenie dla medycyny, chemii czy elektroniki. Na świecie takich urządzeń powstało już kilkadziesiąt, w tej części Europy jak dotąd żadne. Nadzieją jest polski laser, nad którym pracuje Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku. Już niebawem naukowcy z tej jednostki naukowej otrzymają ponad 20 milionów złotych z funduszy europejskich na jego rozbudowę. Będzie to jedyne takie duże urządzenie używające technologii nadprzewodzącej. Składa się z akceleratora elektronów w technologii nadprzewodzącej i z urządzeń, które się nazywają fachowo undulatorami, które służą do zainicjowania akcji laserowej. W wyniku końcowego dostajemy bardzo dobre źródło fotonów, mniej więcej 1000 razy silniejsze niż promieniowanie synchrotronowe używane w standardowych synchrotronach. Ta maszyna to jest pierwszy tego typu urządzenie w tej części Europy, to znaczy wszystkie lasery na swobodnych elektronach, one istnieją, jak i synchrotrony. I w zasadzie kończą się na łabie. Środki unijne pozwolą na zbudowanie i uruchomienie tak zwanego laboratorium czystego z pomieszczeniami czystymi klasy ISO 5 oraz stacji uzdatniania wody ultraczystej i urządzenia do przygotowywania powierzchni układów nadprzewodzących. Prowadzeniem badań z wykorzystaniem urządzenia są zainteresowane jednostki naukowe zarówno polskie, na przykład Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, jak i zagraniczne, na przykład Instytut Badań we Francji. Samorząd Mazowsza przekazał także fundusze unijne na nowe
trochę usługi administracyjne w mazowieckich gminach. Do Pruszkowa trafi niemal 2,5 miliona złotych, do gminy Michałowice ponad 1 000 000 złotych, a do gminy Jabłonna 770 tysięcy złotych. To są środki, które zostaną przeznaczone na 6 projektów związanych z i usługami w gminie Michałowice w 2 obszarach. Oba obszary są bliskie mieszkańcom. Jeden z nich związany z edukacją, czyli rekrutacja do przedszkoli, do gminnych szkół oraz do gminnego liceum, a drugi obszar to zaopatrzenie mieszkańców w wodę. Jesteśmy dużą gminą, gminą o zabudowie jednorodzinnej. Nasze nieruchomości nie są niestety podłączone do żadnego systemu elektronicznych odczytów zużycia wody. Ten projekt między innymi umożliwi rozpoczęcie takiego procesu, który ułatwi mieszkańcom rozliczanie się za wodę. Umowy w tej sprawie podpisała członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci. Projekty, które są bardzo ważne dla rozwoju Mazowsza, dofinansowanie ponad 20 milionów złotych na laser. To jest projekt, który jest składany z kilku projektów, ale projekt, który pokazuje, jak bardzo innowacyjni są nasi naukowcy właśnie na Mazowszu. I 3 projekty, które bardzo mocno odpowiadają na sytuację, jaką mamy dzisiaj, tą pandemiczną, pokazujące, jak ważne jest, abyśmy zrobili takie usługi, które pozwolą mieszkańcom na zdalne załatwianie swoich spraw. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego wszystkie 4 projekty otrzymają łącznie blisko 25 milionów złotych unijnego dofinansowania. Transportów medycznych jest coraz więcej. Oprócz wyjazdów do pacjentów z różnymi schorzeniami czy po wypadkach, ratownicy codziennie wyjeżdżają do pacjentów covidowych. Dlatego karetki muszą być w bardzo dobrym stanie technicznym, a aparatura w nich umieszczona wysokiej jakości. I właśnie taki sprzęt trafił do pogotowia ratunkowego w Płocku. 2 karetki typu C, czyli najbardziej zaawansowany rodzaj ambulansu wykorzystywany do transportu chorych wymagających specjalistycznej opieki i zaawansowanego leczenia, trafiły do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. To jest bardzo ważny zakup, jeżeli chodzi teraz w takich trudnych czasach i w pandemii, jaką mamy, ponieważ wszystkie karetki, które w tej chwili mamy, ich żywotność będzie o połowę krótsza niż 3-4 lata temu, ponieważ takie karetki po dezynfekcji są strasznie zdewastowane. Ambulanse zakupione zostały przez samorząd Mazowsza za kwotę ponad 1 200 000 zł. Wyposażone są m.in. w nosze z transporterem, defibrylator z możliwością dokonywania teletransmisji zapisu EKG do ośrodka kardiologii inwazyjnej, respirator z zestawem tlenowym i w urządzenie do masażu klatki piersiowej. Walczymy z epidemią i to jest element właśnie tej walki. Zakupiliśmy za ponad 6,5 miliona złotych 10 takich karetek w ramach środków również europejskich i z budżetu własnego. One są super wyposażone, to są takie małe szpitale na kołach. Karetki posłużą zespołom ratownictwa w Płocku i w podstacji w Wyszogrodzie. Przekazanie ich daje szansę oglądania tego wyposażenia przez kolejne pokolenia Radomian. A chodzi o zabytkowe, pochodzące z XIX wieku, meble apteczne, które trafiły do zasobów Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego wzbogaciło się o wyjątkowe wyposażenie z najstarszej w Radomiu po aptece pod Białym Orłem apteki w rynku, zwanej także od imienia jednego z pierwszych właścicieli, Kasprzykowskiego. Darowiznę przekazała ostatnia właścicielka Anna Fonfara. Meble, bo o nich mowa, mają pochodzić z 1843 roku. Cieszymy się, że zostaną te meble i że będą oglądane przez następne pokolenia, mam nadzieję. To po prostu tworzy jakąś nową szansę dla tych mebli, wyeksponowania ich w sposób prawidłowy, właściwy, w dobrej oprawie, prawidłowej oprawie. Za tę cenną darowiznę oraz wkład w ratowanie dziedzictwa historycznego Radomia Anna Fonfara otrzymała najwyższe odznaczenie, jakim dysponuje samorząd, czyli medal Pro Mazowia. Chcemy w ten sposób wyrazić właśnie tą wdzięczność i to, że Państwo znaleźli tą wrażliwość i tą potrzebę przekazania tak zacnej instytucji, jaką jest Muzeum Jacka Malczewskiego, takiego eksponatu. Jak poinformował wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk, muzeum zajmie się teraz odrestaurowaniem zabytkowych mebli. Z miłą chęcią i ochotą dokonamy renowacji tych obiektów, bo jest ich tam kilka. I będziemy Państwu tutaj w Radomiu, ale nie tylko publiczności, również wszystkim tym, którym
serdecznie zapraszamy do Muzeum Malczyckiego. Będziemy chcieli jak najszybciej pokazać ten wspaniały dar Państwa, za co serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Apteka bardzo dużą rolę odegrała w czasie II wojny światowej. Na ulicy Wałowej było getto. Pracownicy apteki potajemnie przekazywali różne leki, przesyłki i dokarmiali jego mieszkańców. Za to właściciel Julian Kasprzykowski został wywieziony do obozu, gdzie zginął. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze Wiadomości z regionu.